robią te węgierskie. Nie weszły do gajemnika. Wróciłem ich pod kratę. Oni sobie posiedziały, miejsce zobaczyły. To do gajemnika nie weszły. O, będą gajemy naprawdę. Jakieś pokręcone. Jak mnie zdenerwują, to jutro Rafał otworzę całą i zobaczymy, co będą potrafić. Chcecie latać? Teraz wypuszczasz? Nie, gdzie teraz? Tyle czasu w gojemniku siedzą. Ile jest? 2 miesiące? Miesiąc? Nie, niektóre to przecież 2 tygodnie dopiero. No ale niektóre jest miesiąc. No. Do gojemnika nie chodzą. Ale wejdzie kot albo szczur i teraz będzie po gołębie. Niech się uczą. Będą wypuszczane, to mają się uczyć. Tam już jeden kolega tatuje na moje kończatę. A my czeka, żeby wypuścił panowie. Mówi, że wszystko wyłapie. Mówię, łap człowieku. Ja się nie boję, łap. Nie wiem, czy będzie widać. Ale powinien, zaraz jeszcze. Widać? Tak. A muszę czujkę założyć, będzie widno. Albo ja wiem czemu. Czemu? Te lusta to się założyły. A może? Inne już inaczej w gajemniku idę przez to. To będą spać. No ale jak nie wejdą jutro, trzeba zagonić ich. Nie wejdą jutro, to Rafa otworzę i kolega będzie miał co łapać. Jak czeka, to będzie się to czeka. Tatują koledzy, tatują. Kończaty im. W moim gojemniku też jest teraz ile? Z 10? Przyłożyłem tam do małego, żeby ganiać parę sztuk. Mi to się jasne na ściągu podobają, panowie. Ale to teraz nie idzie ani. Nie ma jakoś na to. Ale ja muszę gojemnik drugi zbić tam. Jak z 50 do ganiania, a tych też z 50, żeby wody chowały i tyle. Czekamy do wiosny, może jakiś gojemnik się trafi. Są gojemniki 1000 zł, 1200. U nas jest fajna komórka taka, ile jest? 5 na 2? Nie? No to mówiłem tacie, żeby zrobić gojemnik z tego, ale nie da. Ale daleko jechać przywieźć. Bo tu by fajnie miało tu. Taki pas by miały do siadania. No tak, no tutaj możesz i 300 trzymać. Jak widać. No i tu by weszło, ile ze 200 weszłoby? Więc. No ale tutaj wszystko takie. Wystarczy tyle to jest. Czy coś schować czy coś. Kiedyś jak dostanę dom w spadku, to tam zrobię gojemnik. No i co? To są Węgry. No i widzi tam Amerykanie. Te na dole są najgorsze właśnie, co we wlocie są. Ja zobaczę, co mi potrafi. No tą kończatą, co kupiliśmy w Garwolinie od tego kolegi, jak było? Robert, no to wyskoczyła drzwiami, chodziła 2 dni i przyszło. Drzwiami wyskoczyła, nie widziała gojemnika. I chodził u nas. Taki mądry gołąb był. Dobra, pozdrawiamy.